Cześć, mam na wszystkim, tutaj Maniak i witam was w kolejnym niedokończonym gameplayu z Call of Duty Black Ops 2, kolejnym świetnym gameplayu. Szczerze nie wiem, co w takiej sytuacji mam uczynić, no bo granie w The Call of Duty jest bez sensu, bo nie da się, znaczy ten wynik, który tutaj zobaczycie, bo oczywiście nagrałem na koniec live, żeby był dowód. Jest to nuklear na mapie Turbine. Mecz się za chwilę kończy, bo oczywiście Call of Duty nie było łaskawe zapisać mi całego filmu. Co prawda ten mecz poprzedni zapisał mi cały, który był słaby, a ten, który był już bardzo wysokiej klasy, czyli 76 do 0, nie zapisało. Także Treyarch jedyne, no dobra, to już nie będę nawet się wypowiadał, bo to szkoda gadać, czym jest dla mnie ta gra. Nie wiem, czy w ogóle jest sens naprawdę w ogóle grać w nią, bo No, nie wiem, szlak mnie trafia. Wczoraj nie dość, że zwłaszcza tą akcję, bardzo ładna akcja, dzięki Bogu to się zapisało, bo tutaj ładne wbicie się na spawn. Oczywiście wczoraj 107 na 6, tak samo się nie zapisało, tak samo wrzucę wam tam chyba 3 minuty 50 sekund, jest akurat ładna połowa, 50 na 1, nie, 50, nie wiem, nawet 50 na 1 chyba moment tylko jest, się zapisała, połowa się skończyła 54 do 4 i mecz się skończył 107 na 6 na mapie Plaza. No a w tym meczu wbiłem nuklearnego, to sobie zobaczycie na sam koniec. Niestety nie zobaczycie momentu, w którym po prostu ołnie moich przeciwników na spawnie, po prostu siedzę, nie wiem jak to się stało, ale spawn został zatrzymany. Miałem taki dobry team, tutaj osoby naprawdę wysokiego poziomu, za chwilę będę nawet do nich pisał wiadomości, jak ktoś się skapnął na początku meczu, właśnie ktoś mi napisał, żebym mu wysłał invite'a i będziemy w party cisnąć. Więc oczywiście za chwilę do niego wyślę tą wiadomość i zobaczymy jak to wyjdzie. Ale ten mecz naprawdę zniszczyliśmy wszyscy, bo tutaj właśnie już ktoś bił Visata, za chwilę już chyba tutaj psy leciały, potem Swarm, potem ja, gwiazda, psy, Swarm, także no pięknie. Tutaj piękny meczek wyszedł, niestety niedługo się kończy, doczepię tam ten kawałeczek w Sony Vegas, który właśnie tylko nagrałem, to jest tam, nie wiem, jakieś 20 sekund, jak latam gwiazdą i dobijam jeszcze osoby na spawnie, gdyż, no wiadomo, jak nagrywam, to strasznie mi spada wydajność i wtedy no, nie mogę nagrać niczego solidnego, a wtedy już nawet nie bałem się, że zginę, bo tutaj takie noby były, które nie wychodziły. No, tak jak mówię, szkoda, że nie nagrał się cały mecz, bo no, piękny spawn rape, balls deep tak zwane, i no byłoby co oglądać. Ale niestety Black Ops 2 jest taką grą, że to co najlepsze usuwa, a to co słabe zostawia. To już jest zasada, wszyscy tak mieli, moi znajomi wszyscy tak mieli, że te lepsze gameplaye po prostu mi usunęło. No, także niestety, wybaczcie mi, ale wynik jest 76 na 0, więc myślę, że to jest ładny wynik. Aktualnie mój najwyższy flawless. Co ciekawe, teraz Black Ops zmienił taktykę nagrywania i nagrywa filmy albo pocięte i nie całościowe, nie całe wyniki, tylko na przykład tak jak tu 4,5 minuty właściwie, albo w ogóle nie nagrywa. A wtedy tylko było tak, że w ogóle nie nagrywa. O, tu właśnie zaczyna się taki spawn deep. Widzicie, o, tutaj bum, bum, bum. No i tutaj gwiazda i tu się będzie chyba kończył mecz za chwilę. Także mniej więcej potem tak to wyglądało, więc no mówię wam, świetnie się tu wycinało ludzi. Ten 27 to jest totalny no recoil, w ogóle nie ma odrzutu. No ale cóż, już niestety wam tutaj dużo nie pogadam. Teraz zobaczycie pewnie gdzieś tutaj już końcówkę tego meczu. No ale tak czy siak nuklearny został wbity. Tutaj właśnie będziecie pewnie gdzieś widzieć niepowstrzymanego. No i ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Wybaczcie taki krótki film. Ale tak jak mówię, Black Ops 2 no jest czym jest, niestety jest po prostu gównem, tak? Trzeba sobie to powiedzieć prosto w twarz. No i nie zapisuję filmów. No. Wybaczcie, ale to nie moja wina. Tak czy siak, dzięki za oglądanie i cześć. Seals, your mission directive has been achieved. Dry.